Witajcie, kochani moi. Jeśli macie ochotę na jakąś nierozwiązaną internetową tajemnicę, to dobrze trafiliście. Bo dziś zajmiemy się dość, że tak powiem, mistyczną sprawą, gdyż nie mamy pewności, czy cokolwiek z przesłanek zamieszczonych na forach jest w ogóle prawdziwe. Przeniesiemy się do wczesnych lat istnienia stron www, kiedy to serwisy internetowe dopiero się rodziły, a ludzie mieli zdecydowanie mniej wyszukany gust niż obecnie. W tej zatrważającej ilości dziwnych, starych stron, jakie dziś oferuje nam sieć, wyróżnia się jedna. I to nie ze względu na zawartą tam treść, a właściwie przez jej brak. Przez upływ czasu oraz regularne usuwanie wątków trudno jest dokopać się do samego początku, tak samo jak ułożyć wszystko chronologicznie. Ale robiłam co mogłam, żeby ten film był jak najbardziej rzetelny. Zapraszam na opowieść, kiedy to zagubiony użytkownik 4chana natrafił na stronę liczącą wtedy już kilka ładnych lat i której legenda żyje do dziś. Zanim jednak przejdziemy do głównego tematu, chciałabym nakreślić, w jakich czasach się poruszamy. Wiem, że dziś istnienie internetu jest logiczne i naturalne, ale w latach 90. World Wide Web była nową technologią, jeśli chodzi o zwykłych ludzi. Niektórzy nawet uważali, że przesyłanie danych z jednego komputera na drugi jest niewykonalne. Po pojawieniu się ogólnie dostępnych komputerów oraz podłączeniu ich do sieci, przed naszą rasą stanęły drzwi, za którymi czekało pełno nowych możliwości. Mogliśmy tworzyć, komunikować się i poznawać tematy, o jakich wcześniej nie mieliśmy pojęcia. W tamtych czasach łatwiej było natknąć się na dziwacznie wyglądającą stronę, ponieważ wielu próbowało swoich sił i tak samo wielu porzucało niedokończone projekty. Wtedy była też taka moda, żeby wstawiać dużo oczojebnych obrazków, bo wiecie, graficznie tamte czasy nie oferowały zbyt dużo. Strony ładowały się nawet kilka minut, a łącze liczone było w impulsach. Przesył dużych plików, odtwarzanie i tworzenie baz danych było naprawdę mozolne, czasami wręcz niemożliwe. Ludzie jednak wiedzieli, że internet to przyszłość. Znając już tło, możemy swobodnie przenieść się na 4chana, gdzie pojawiła się pierwsza przesłanka na temat tajemniczej strony. W sekcji paranormalne, prawdopodobnie w 2009 roku, ktoś napisał post. Nie jest on już dostępny, ale wnioski, jakie się pod nim znalazły w sekcji komentarzy, zostały zgromadzone w jeden duży wpis, repostowany na Reddicie w dziale Nierozwiązane tajemnice. Przyjmuje się, że MRX01 był pierwszą osobą, która ponownie podniosła wątek 10 marca 2019 roku. Post brzmiał: jakiś czas temu natknąłem się na tę zagadkę w trakcie przeglądania informacji o lakecityquietbills.com i zaintrygowała mnie tajemnica związana ze stroną internetową o nazwie mortis.com. Najwyraźniej została utworzona w 1997 roku. Już dawno została zamknięta. Po wejściu na nią pojawiał się ekran logowania, który według niektórych ekspertów był niezwykle trudny do zhakowania. Uciekano się nawet do ataków brute force. Zrobiło się dziwniej, kiedy więcej osób zajęło się sprawą, ponieważ okazało się, że ze stroną powiązane są inne wątki i linki. Najdziwniejsze aspekty to na przykład fakt, że strona internetowa wydawała się być połączona z gabinetem dentystycznym, stroną z pustymi parcelami i wysokiej klasy firmą ochroniarską. Odkryto, że pliki Usenet są połączone z witryną mortis.com i najwyraźniej były opatrzone hasłem. Miały również dziwne tytuły. Niektóre rozmiary plików były ogromne. Jeden z największych liczył sobie 39 GB, co sprawiło, że ludzie zaczęli się zastanawiać, co ukrywa prywatna strona. Wszystkie odniesienia do witryny zostały usunięte z internetu, w tym strony wiki. Nie ma zbyt wielu pewnych informacji na ten temat. Strona ta była najwyraźniej własnością tajemniczej osoby o imieniu Thomas Ling, chociaż spekulowano, że był to jedynie pseudonim, ponieważ wydawało się, że próba zebrania i ustalenia jakichkolwiek informacji o tym człowieku sprawiała duże trudności. Kilkanaście innych stron internetowych było połączonych z mortis.com i były równie dziwne. Jedna miała białą figurę szachową. Post jest dość długi i pomija niektóre wątki, dlatego pozwólcie, że omówię resztę swoimi słowami.
A więc załóżmy najbardziej prawdopodobny scenariusz, w którym jakiś znudzony dzieciak natrafia na stronę zawierającą jedynie ekran logowania z białym napisem Mortis na środku. Niby nic specjalnego, ale z ciekawości sprawdza kod źródłowy strony. Szuka, analizuje, przepuszcza przez różne programy, zauważając coś nieprawdopodobnego. Terabajty danych, pliki z tajemniczymi nazwami, z czego największy waży 39 GB. Teraz jak na to popatrzymy, to oczywiście nic specjalnego, ale przypominam, że to były lata zerowe. Podobno Mortis posiadał około 100 terabajtów danych, a to mniej więcej tyle, ile cała firma Walmart. Co za tym idzie, ilość przeznaczonych pieniędzy na utrzymanie tej strony była naprawdę nieziemska. Poza tym plik o rozmiarze tych właśnie 39 GB, który podobno był na tym serwerze, w 1997 przesyłałby się około 70 dni bez przerwy. I mówimy tutaj o jednym pliku. Jednym w morzu tysięcy. 4chan wtedy przeżywał swój rozkwit, więc podzielenie się tam informacją na temat Mortisa było sprawą oczywistą. Nie wiem, kim był owy użytkownik, już chyba nikt tego nie wie, ale wiemy, że umieścił wpis w dziale X, co odpowiada sekcji paranormalnej. Ze względu na duży wzrost zainteresowania, wątek przesiąkł do strefy G, czyli strefy technologicznej, gdzie ludzie, którzy ogarniają cokolwiek z krakowania haseł, próbowali swoich sił. Wiele osób sprawdzało na własną rękę kod źródłowy, przepuszczając witrynę przez Nmap. Narzędzia do badania audytów i usług sieci wykazały między innymi, że strona ma 21 aktywnych transferów do przesyłania informacji, 22 protokoły komunikacyjne i masa danych. Zespół 4chanowych detektywów doszedł do wniosku, że Mortis posiada również opcję odtwarzania plików MP3 i wideo. Podsumowując, strona była przeznaczona dla pewnej grupy osób do wymieniania się plikami oraz komunikowania się między sobą. Te dane, które Wam właśnie przedstawiłam, pochodzą z 2011 i uwaga, nie ma absolutnie żadnego potwierdzenia, że są prawdziwe. To nie zmienia jednak faktu, że podsyciło to ludzką ciekawość. Zaczęto atakować stronę na różne sposoby. Ponoć próbowano wszystkiego łącznie z atakami słownikowymi. Strona jednak była dobrze zabezpieczona. Jeśli ktokolwiek przeszedł na drugą stronę, nigdy nie podzielił się ze światem tą wiadomością. Jedyne, co można było zrobić, to grzebać w tym, co było dostępne. A grzebanie skutkowało odkryciem ciekawych połączeń. Nie wiem w jaki sposób, nie wiem kto i nie wiem dzięki czemu, ale znaleźli imię i nazwisko, które otworzyło furtkę do nowych tajemnic. Thomas Tom Ling. Mając tę z pozoru nic nieznaczącą informację, można było sprawdzić, jakie i czy w ogóle jakieś inne domeny zarejestrowane zostały pod tym nazwiskiem. Poszukiwania na tym polu były owocne. Odkryto około 24 domen, o ile dobrze pamiętam, a z nich wybrano te, które należały do naszego Toma. Ja również to zrobiłam, używając wyszukiwarki domen i oto, jakie dostałam wyniki. Od razu widzimy, że zgadza się jedno. Mortis.com, rok 97, zarejestrowana na Thomasa Linga. Posługując się tymi wytycznymi, wyróżniamy inne strony, takie jak thomaslingdds.com, linksboro.com, karenlink.com, jeffreylink.org, joshualink.org, exerceo.com, eternalnight.com, dentalfeelings.com i cthulhu.net. Czemu przeczytałam dot? cthulhu.net. Większość z tych stron już nie istnieje. Po wpisaniu adresu pojawia się po prostu błąd DNS mówiący o tym, że witryna jest nieaktywna. Kolejnym ciekawym odkryciem były e-maile połączone, tym razem tylko i wyłącznie ze stroną Mortis. Czyli mamy potencjalnie 11 użytkowników korzystających właśnie z tej witryny. Zatrzymajmy się na chwilę, ponieważ chcę zwrócić Waszą uwagę na to konkretne słowo, ponieważ jest dość istotne. Jeśli kojarzy Wam się ze śmiercią, to macie rację, bo w zależności od języka ma ono znaczenie ściśle związane z trupami. Ten fakt również dołożył swoją cegiełkę do obsesji ludzi zajmujących się sprawą. Każdy miał swoje teorie, w większości niepokojące. Wiele osób sugerowało, aby dla bezpieczeństwa zaprzestać prób wejścia do środka. Społeczność jednak absolutnie się z tym nie zgodziła i próbowała dalej.
Logicznym jest, że kiedy prowadzi się taką sprawę, nawet jeśli jest ona internetowa, to się ją dokumentuje. I to w wielu wątkach oraz wielu stronach. Na przykład właśnie Wiki. I tu mamy bardzo dziwną sprawę, ponieważ wszystkie linki, wszystkie artykuły i zbiory informacji o Mortis zostały wymazane z internetu. Co więcej, są wymazywane do dziś. Strona na Wikipedii o tej sprawie spadła bodajże po rok od pierwszych przesłanek na ten temat, natomiast największe zdziwienie wywołał fakt, że zniknęła również z Wayback Machine. Tylko napomknę, że Wayback Machine pozwala na robienie archiwalnych kopii stron internetowych. Usunięcie jakiejś witryny z baz jej danych zdarza się cholernie rzadko, ponieważ po pierwsze trzeba być właścicielem strony i to udowodnić, a po drugie trzeba mieć dobry powód, by przekonać do tej decyzji administratora. Miażdżąca ilość prób dokonania tego jest po prostu ignorowana. Ale w tym przypadku się udało. I ten fakt daje nam przynajmniej potwierdzenie, że posiadacz mortis.com, czyli Thomas Link, wszedł w interakcję z innym człowiekiem. A to oznacza, że istnieje pod właśnie takim nazwiskiem. A więc pora wytłumaczyć, kim jest Tom. Jak mówiłam wcześniej, połączony był z gabinetem dentystycznym. To doprowadziło nas po nitce do kłębka. dentalfeelings.com. Strona ta obecnie działa pod inną nazwą. Jest to thomaslinkdds.com i jest oknem z lokalizacją, która kieruje nas do San Francisco w stanie Kalifornia na ulicę Sutter Street, gdzie mieści się 26-piętrowy budynek. Jest naprawdę piękny w stylu art deco. Zrobiłam swoje małe śledztwo przez Google Maps. Okazało się, że w tym budynku są przynajmniej dwa różne gabinety dentystyczne, z czego żaden z nich nie jest powiązany z Tomem. W spisie usług znajdujących się w tym właśnie budynku, no on jest obecnie niedostępny, ale ktoś wcześniej ode mnie wpadł na to, żeby go przejrzeć i nie znaleziono żadnej wzmianki dotyczącej jakiegokolwiek mężczyzny, który nosiłby nazwisko Ling. Natomiast na stronie z opiniami z zakresu dental czytamy, że dr Thomas Link uzyskał stopień naukowy stomatologa na Uniwersytecie Pacific School w 1992 roku. Zainteresowani subredditem skontaktowali się z firmą zarządzającą budynkiem z pytaniem, czy mogą oni potwierdzić, że apartament wymieniony na stronie internetowej w ogóle istnieje, a jeśli tak, czy znajduje się tam jakaś klinika dentystyczna prowadzona przez Thomasa Linga. Oczekiwanie na odpowiedź ciągle trwa i obawiam się, że to czekanie nigdy nie dobiegnie końca. Tak z ciekawości zaczęłam czytać opinie i mam wrażenie, że niektóre z nich się powtarzają, niektóre są pisane tak plastikowo dość. W dodatku na tych stronach chyba nie ma żadnej weryfikacji, więc każdy może napisać sobie co chce, no a ten fakt niesie za sobą pytanie, czy w ogóle biznes dentystyczny Toma istnieje. Pod postem na subreddicie pojawił się znów ponoć komentarz brzmiący "Leave the dentist alone", po czym cały wątek został usunięty. Ludzie znaleźli również inne bardzo dziwaczne powiązania, takie jak witryna z pustymi parcelami, a osoby, które zostały wymienione jako mające coś wspólnego z witryną, nie żyły. To podsyciło spekulacje, jakoby strona miała być serwisem do wymieniania się fotkami ludzi zmarłych. Jeśli chodzi o inne strony tego gościa, uwagę przykuwają w szczególności dwie z nich. Cthulhu.net, na której po wejściu wyświetlało się czarne tło z figurą konia szachowego i białym tekstem mówiącym "Dead but dreaming". To nasuwa teorię, że najwyraźniej facet był zafascynowany mitami Lovecrafta. Jest jeszcze teoria, że strona wyglądała o tak. W tej wersji widzimy napis Cthulhu.net. Wkrótce się obudzi. Podeślij nam swój e-mail, żebyśmy mogli Cię powiadomić. Niestety strona nie miała żadnego okna kontaktowego, więc wysyłanie czegokolwiek było niemożliwe. Możliwe, że to przez Wayback Machine, która nie pozwala na interakcję, bo akurat ta strona jeszcze do pewnego czasu istniała. Ale możliwe też, że autor strony po prostu sobie o tym zapomniał, że miał jakieś tam e-maile zbierać. Możliwe. Co do napisu z pierwszej wersji, stanowi to odniesienie do opowiadania Zew Cthulhu i Widmo nad Innsmouth. Dokładny cytat po polsku brzmi: w swoim domu wriech martwy Cthulhu czeka we śnie.
Jeśli chodzi o tą drugą stronę, to mam tu na myśli excerco.com. O dziwo, strona działa. Wygląda trochę nijako, jest jeden folder, który ma widoczną zawartość i jeden link HTML, który prowadzi do strony internetowej. W folderze możemy znaleźć rzeczy, zdjęcia, jak się domyślam, do sprzedania, takie jak na przykład radio. A po kliknięciu w link o tytule Quilt wyświetla się coś w stylu portfolio. Wszystkie odnośniki, na jakie klikałam, prowadziły absolutnie donikąd, ale mamy tu i tak sporo interesujących rzeczy. Widzimy logo DFI, co stanowi nawiązanie do Dental Feelings. Po kliknięciu na logo oczywiście nic się nie dzieje, ale możemy się domyślać, gdzie kiedyś prowadził. Pod spodem widnieje napis, że właścicielka przyje i pikuje takie, no nie wiem co to, kocyki od 16 roku życia. Zrobiła też kilka dla swoich bliskich. I to jest interesujące, ponieważ widzimy tam między innymi prezent dla Jeffa i Joshua. Ja lubię, jak się sprawy układają tak jak puzzle, idealnie pasujące do siebie dwa kawałki, jeffreylink.org i joshualink.org. Tak nazywały się domeny zarejestrowane na Toma Linga. O ile mi wiadomo, nikt tak naprawdę nie dowiedział się, jakie były cele tych innych witryn. Jest mnóstwo martwych linków, stare wątki zostały usunięte, więc znalezienie powiązanych rzeczy to tak naprawdę tylko jeden wielki bałagan. Community wokół tej zagadki sprawdza każdy najmniejszy trop do dziś, ale jak się już pewnie domyślacie, rodzi to więcej pytań niż odpowiedzi. Istniał również wpis mówiący, że ponoć w pewnym momencie Thomas Link się ujawnił i powiedział, że Mortis jest przeznaczony dla jego zdjęć ślubnych. Trzymanie pamiątek ze ślubu na stronie nawiązującej nazwą do śmierci jest trochę niedorzeczne. Czas mijał, linki znikały, ciekawość rosła, aż w końcu pewnego dnia strona mortis.com po prostu zniknęła. Nastroje w społeczeństwie zajmującym się tym topikiem mogę określić dwoma słowami. Kompletne szaleństwo. Taki obrót spraw sprzyjał również powstawaniu bajkowych opowieści na ten temat. Ludzie nagle zaczęli pisać kompletnie nielogiczne rzeczy, niby, że sobie gdzieś tam przypomnieli, tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Z racji faktu, że nie dało się już tego zweryfikować, powstały teorie i wiele z nich funkcjonuje do dziś. Najczęściej powtarzano dwa scenariusze dotyczące dezaktywacji witryny. Pierwszy z nich mówi, że właściciel sam ją usunął. Ponoć nawet skontaktował się z dwójką redditowców i na dowód swojej prawdomówności rzekomo zmienił na chwilę główną stronę, zamieszczając tam prośby o zaprzestanie atakowania jego domen. Jeśli to rzeczywiście Link zamknął witrynę, mogę tylko założyć, że było to spowodowane całą uwagą, jaką zdobyła jego strona i zdecydował się zamknąć ją, zanim ktokolwiek zbliży się do odkrycia jej zawartości. Kolejna historia, której korzeni trudno się dokopać, mówi o tym, że uwaga, FBI zaangażowało się w usunięcie mortis.com z jakiegoś kompletnie nieznanego powodu. Jeśli tak, to treści na niej musiały być niezgodne z prawem. Trudno powiedzieć, która wersja jest prawdziwa. Powiem wam, że trochę to już podchodziło pod paranoję, ponieważ ludzie szukali tego faceta, odkąd po raz pierwszy się pojawił. Ciekawe jest również to, że niedługo po zniknięciu mortis.com wszystkie inne strony internetowe należące do Linga po prostu przestały działać. Znacząca większość z nich pozostała nieaktywna. Mimo to wiemy, że domeny nadal są zarejestrowane na Thomasa. Dla zmniejszenia możliwej frustracji powiem, że z całą pewnością stwierdzono, że na stronach posługiwano się językiem angielskim. Pierwszy film na ten temat zdobył 1,8 miliona odsłon. Mortis.com pozostaje do dziś nieaktywna, ale ciągle ludzie dociekają, co mogło się na niej znajdować. Jest wątek na Reddicie poświęcony tej sprawie oraz Discord, który zbiera i archiwizuje wszelkie informacje na ten temat. A właściwie to zbierał, ponieważ obecnie z niejasnych dla mnie przyczyn przestał działać. Mówi się, że Mortis ma nową wersję pod adresem mortis.cc, ale ta plotka została zdementowana przez użytkownika Reddita. Zbadał on, że domena została założona 21 kwietnia 2020, czyli po głośnym filmie Barely Sociable i wygasa w tym roku. Domena została opłacona na 2 lata z góry, co biorąc pod uwagę przeszłość jest nietypowe dla założyciela pierwszego Mortisa, ponieważ on opłacał domeny na 4 lata.
Może to brzmieć jak słabe wytłumaczenie, ale pójdźmy trochę głębiej. Mortis CC jest zarejestrowany przez Namecheap, czyli rejestrator nazw domen, który jest bardzo tani i często wyprzedaje swoje usługi. Jest mało prawdopodobnym, by nagle Thomas stwierdził, że tylko jedną domenę przeniesie z ICANN do Namecheap i w dodatku zapłaci za to wszystko kryptowalutą. Ten facet tego nie robi. Wielu ludzi stawia tę tajemnicę internetową z łamigłówką cykady na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zagadki w sieci. Ja osobiście nie widzę żadnych powiązań. Ponadto moim zdaniem jest to stwierdzenie niezwykle krzywdzące, bo cykada chce, żeby ktoś ją rozwiązał, a Mortis już na zawsze pozostanie tylko tajemnicą. Przejdźmy teraz do teorii. Jest ich naprawdę dużo i niektóre są cholernie nielogiczne, więc z tego bałaganu wyłoniłam kilka z nich, które mają jakikolwiek sens. Pierwsza z nich zakłada, że możliwym jest, że Mortis była czymś w stylu wczesnej wersji Netflixa, gdzie grupa ludzi piraciła i przechowywała filmy. Wrzucała je na wspólny hosting, żeby inni mogli je obejrzeć. Mogą świadczyć o tym te dziwne nazwy plików, bo na przykład znaleźli plik o nazwie Drive Crazy 3D. Po wpisaniu go wyświetla nam się film z Nicolasem Cage'em pod tytułem Drive Angry i również jest w wersji 3D. Większość prywatnych trackerów torrentów to tylko strony logowania. Jest jeszcze jedna teoria dotycząca filmów, ale w wersji bardziej mrocznej, czyli standardowo pornografia i filmy typu snuff. Jeśli chodzi o jakieś wytłumaczenie dla innych stron zarejestrowanych na Thomasa, brzmi mniej więcej tak, że mężczyzna chciał po prostu zaklepać domeny dla swoich dzieci, by w przyszłości mogli oni używać ich jako swoje. Ta teoria jest bardzo prawdopodobna ze względu na Jeffa i Joshua, którzy zostali wspomniani w portfolio być może żony Toma. Jeśli chodzi o te osoby zmarłe, no to od razu powiem, że miało chodzić o Karen Ling. Ponoć po wyszukaniu tej osoby, chociaż no dla mnie to nie jest jasne jakim sposobem, figurowała ona jako zmarła. Nie doszukałam się bardziej szczegółowych informacji na ten temat. Możliwe też, że rodzinę spotkała jakaś tragedia. Możliwe, że nieżyjąca Karen Ling to nawet nie jest ta właściwa Karen. Kolejnym powodem posiadania tak dużej ilości domen może być plan na januszowy biznes. Ludzie czasami masowo zajmowali nazwy domen z zamiarem późniejszego ich odsprzedania. Możliwe też, że Tom miał jakiś duży plan, chciał na przykład przenieść do internetu rodzinny biznes, ale porzucił projekt. Za tym argumentem może przemawiać na przykład to, że gabinet dentystyczny znajduje się obok Linksborough Limited. Jeśli macie dobrą pamięć, to wiecie, że linksborough.com było kolejną domeną zarejestrowaną na Toma i jest to firma zajmująca się nieruchomościami. Niektóre z ich dokumentów są publiczne i tam widzimy, jak byk stoi, że Karen Ling jest dyrektorem firmy. Poddaję więc w wątpliwość niektóre głosy, jakoby wszystkie te strony były fikcyjnymi działalnościami. Najbardziej prawdopodobną teorią jest ta, że użytkownicy sami siebie nakręcają. Mortis jest ciekawą sprawą, ale nie wiem, czy warto aż takiego dociekania. Poza tym te osoby, jak już mówiłam, naprawdę istnieją. Mają swoje biznesy i pewnie nie życzą sobie, żeby ktoś wypytywał ich o prywatne sprawy. Z drugiej strony na miejscu Toma dla świętego spokoju weszłabym na Reddita i rozwiała wątpliwości użytkowników. Ale tu znów trafiamy na problem, bo może rzeczywiście on już tak robił, ale ludzie zaślepieni ciekawością nie brali tego na serio. Mogło być też tak, że w tym chaosie informacyjnym właściciela strony wzięli po prostu za skamera. Wayback Machine usunęła treści z archiwum, ponieważ Tom mógł im przedstawić, jak ma się sprawa. I w trosce o jego prywatne dobro, admini strony zgodzili się zniszczyć informacje o niej. Możliwe, że to swoisty efekt Mandeli. Nie wiem. I nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy cokolwiek z tego, co Wam dziś przedstawiłam, wydarzyło się naprawdę. Dużo osób sobie trochę nas myślało. No i to byłoby na tyle. Wtrącę, że o Lake City Quiet Pills zrobię materiał, bo to równie ciekawa sprawa, ale tym razem traktująca o grupie hitmenów i niestety też nie ma tam żadnych screenów, żadnych pewnych informacji, a wszystko zaczęło się od zgorzkniałego na starość mężczyzny, który hostował stronę z obrazkami o nieprzyzwoitym charakterze. Ale kiedy to będzie, jeszcze nie wiem. Tak się dziś nagadałam. Mam nadzieję, że
że mimo zawiłości i niedopowiedzeń zrozumieliście tę siatkę powiązań. Warto poszperać w linkach, które Wam zostawiam na dole, po to, by niejako dotknąć tej zagadki samodzielnie. A tymczasem, jeśli materiał Wam się podobał, to zachęcam do subskrypcji, zapraszam na Instagrama oraz na grupę facebookową. Tam znajdziecie też link do Discorda, gdzie w weekendy gramy i gadamy o różnych dziwnych rzeczach. Uważajcie na siebie i pamiętajcie, czasami rzeczywistość nie jest taka, jaka nam się wydaje. Bajo.